Witam was oboje, Elu i Andrzeju. Witam również. Witam. Bardzo się Witam. cieszę, że się spotykamy w takim zacnym gronie. Andrzeju, twoja sesja dzisiaj. Tak. Nie mogę, jak to się mówi, nie mogłem się doczekać. No to już jesteś, już to jest ten dzień, to już jest ta godzina. Powiedz, czy chciałbyś podać swoje punkty króciutko? No to tak, te punkty, co podawałem wcześniej, to po prostu, no to tak, lęki w klatce piersiowej, szum w głowie, to jest taki, no po prostu, to mnie najgorzej denerwuje. Taki, bo to już w tej chwili też nawet jak z wami rozmawiam, to też to słyszę, to takie szum, nie szum, piski, nie piski, wszystko. No, kiedyś mi się przedstawiła siatka na tych oczach, żelazne buty na nogach, taki paraliż senny w dzieciństwie miałem, tam w wieku gdzieś może 6 czy 7 lat. No, nieśmiałość. Teraz to tak już może to przeszło, ale tak wcześniej jeszcze, 10 lat temu, to bardzo dużo było. No i tak, praca zawsze tam, gdzie najciężej i najgorzej. Tak można by określić. W ostatnim okresie, tak powiedzmy, w paru latach. Od tych rzeczy takie, no bóle w biodrach, w kolanach, prawa łydka gdzieś tak jakby ktoś gwoździa wkładał. Częste urazy takie, że jak coś robię gdzieś, jak pracuję, to tak, jak jest możliwe o coś zahaczenia, coś tego, to zawsze się to wydarzy. No takie jeszcze tak, rozpraszanie uwagi czasami, jak się na czymś skupiam, o czymś myślę, to tak jakby z jednej strony coś mówiło tak, z drugiej strony nie. No i tak można jeszcze powiedzieć, że ten, tak jak mówiłem, ten spóźniony zapłon. Czyli to potrzeba taka, że musisz przeanalizować sobie. Tak, że to zależy w jakim temacie, bo na przykład w jakichś tam sprawach technicznych tego, to tak tego może nie występuje, bo ja tak, zawsze taki byłem człowiekiem bardziej, jak to się mówi, technicznym. Takie rzeczy, czy tam w pracy, to jak tam budynek się konstruowało, to z tym nie miałem problemu na przykład to. Chociaż też się tam zdarzało, ale takie gdzieś inne takie rzeczy, gdzieś tam w towarzystwie w tym, no to już w ten czas tak. Rozumiem. Czy coś no jeszcze, tak. Andrzej? No nie, to już by było tyle i tam na koniec zaprosilibyśmy tak mojego ojca i Olka szwagra, którzy już nie żyją. No i tak, z żyjących to tak, mama, siostra i taki mój kolega Piotr. Dobrze. Wszystko zapisane. Bierzemy się do pracy. Bierzemy się. Andrzeju, to poproszę cię o wyłączenie mikrofonu, również tutaj na ekranie Skype'a. Obok tej. O, świetnie, bardzo dobrze. Ela, możesz założyć słuchawki. Już jestem. Już jesteś, bardzo dobrze. Ty też już jesteś gotowa, Elu? Tak, już jestem gotowa. Dobrze. O, parapet. Ułóż się wygodnie, weź kilka głębokich oddechów, a zrobię ci króciutką indukcję, żebyś mogła się zrelaksować i przygotować do pracy. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa.
Stoi przy Andrzeju, przy jego ciele fizycznym. Rozpoznałaś go? Tak, dwa razy mi się ktoś inny pokazał. Była jakaś manipulacja. Ale teraz jestem pewna, że to jest Andrzej. Dobrze, powiedz, jak go widzisz? Wygląda dziwnie. Wiem, że to jest on, ale wiem, że część w nim jest nie jego. Czuję coś innego w nim Co czuję? jeszcze. Co czujesz, Elu? Jakąś inną świadomość w nim. Jedną czy więcej? Czuję jedną, która bardziej go dominuje. Powiedz, czy ta postać, która ci się pokazywała, udając Andrzeja, to jest ta świadomość, którą wyczuwasz? Tak. Poszukaj. No dobrze, to rozpoznaj ją. Skoro się pokazywała, to również ją od razu rozpoznaj. To jest gad. To teraz skontaktuj się z Andrzejem w taki sposób, żebyś była też przekonana, że rozmawiasz z nim. Najlepiej z taką najczystszą, najbardziej świadomą jego częścią. Mam, znalazłam. Zapytaj, jak się czuje. Mówi, że jest bardzo osaczona, jakby ściśnięta przez tą świadomość. Szukając jego cząstki najbardziej świadomej, widziałam, jak jest po prostu ściskana, jakby opatulana przez tą świadomość, żeby tylko nie dostać się do wnętrza tej cząstki. Czyli przyzgada. Ja znalazłam, nie przyszłam przez niego, ja znalazłam lukę. On nie Znalazłaś był w lukę. stanie wszystkiego zakryć. Bardzo dobrze. To z tą cząsteczką, czy Andrzeja, pozwolisz mi porozmawiać z jego najbardziej świadomą częścią? Cześć, Andrzeju. Podoba ci się to, że jesteś tak ściskany i osaczony przez wstrętnego, śmierdzącego gada. Nie duszę się. To powiedz mu, żeby z ciebie wyszedł. Już. Nie słucha. To jeszcze raz mu powiedz. Ma z ciebie wyjść. Wyszedł. Teraz powiedz Ale mu. mówi, że i tak do mnie wróci. Dobrze, niech sobie mówi to, co chce. To ty będziesz decydował. Od tego momentu decydujesz ty. O sobie decydujesz ty. Powiedz, żeby stanął naprzeciwko ciebie. Stoi. Czy stoi w odpowiedniej dla ciebie odległości? Nie, za blisko. To powiedz mu, żeby się odsunął. Odsunął się. Teraz stoi odpowiedniej odległości. Tak, odsunąłem go bardziej daleko Dobrze. niż on chciał. Teraz powiedz mu, żeby się okręcił tak, żebyś mógł sobie go dokładnie obejrzeć. Jak go widzisz? Obkręca się. Jak go Jest widzisz? garbaty. Jakby ociekający jakąś taką zielono-czarną mazią. Taką lepką, śmierdzącą. Coś wycieka mu z gęby. Co jeszcze widzisz? Widzę jego łapy z wielkimi pazurami. Ma cztery pazury. I nogi ma takie wielkie. Też jakby na pazurach była krew. Dobrze, Andrzeju, powiedz, jak się czujesz teraz, kiedy on jest na zewnątrz? Czuję się poraniony bardzo, ale jest mi. Mam więcej miejsca. Masz więcej miejsca i odetchnąłeś. Ten smród mi strasznie przeszkadza. To sprawdź teraz, co powodował ten smród w tobie. Ta maź, ta krew, te pazury, ten jego zapach. Jak wpływał na ciebie, kiedy w tobie był? Bóle głowy, bóle szczęki, problemy z nosem, z dziąsłami, z gardłem.
klatka piersiowa, czasami jakby brak tchu. Ale ja tutaj czuję bardzo duży ból głowy przez ten smród. Obejrzyj swoją głowę. Twoje fizyczne ciało narzeka na szumy, które przeszkadzają od bardzo wielu lat. Właściwie cały czas. Co powoduje te szumy w głowie? To jego gadanie po pierwsze. To jest ta maść, która mi się wżera w moją głowę, w mój mózg. Co gadał do ciebie? Ale ja widzę też coś takiego, różne brzydkie rzeczy. Co na przykład? Co tobie mówił? Strasznie przeklinał. Na ciebie? W gruncie czego ja też przeklinałem. Może i na mnie, ale też na innych. Czasami mówiłem też przez to takie jakieś niefajne rzeczy, ale nie miałem na tym kontroli. Gadał mi, że nie dam rady, że jestem do niczego, że się nie uda, że wszystko jest do kitu. Że nie ma po co się starać. Jasne. Czyli to dlatego, kiedy powiedziałeś mu za pierwszym razem, że ma z ciebie wyjść, to nie do końca uwierzyłeś w to, że możesz być skuteczny? Tak. To teraz Cały czas w głowie miałem, że jestem do niczego, bo takie coś słyszałam jeszcze w głowie. Okej. To teraz zbierz to całe jego gadanie. Z całej swojej głowy. A To jest jeżeli... jedna wielka kartoteka. Kartoteka. Kartoteka jakby... Jakby co? Mam. Co to jest? Zabrałem wszystkie teczki z tej kartoteki. Chciałbyś przejrzeć tę kartotekę, zobaczyć, co tam jest zapisane? To jest wszystko chronologicznie poukładane, jak, może nie chronologicznie, ale alfabetycznie. Jest i jakby teczka z pracą i znajomi, rodzina, przyjaciele, wierzenia. Wszystko jest, każdy jakby dział życia ma swoją kartotekę i tam wszystko jest jakby zapisane. Dobrze, obejrzymy sobie w takim razie kartotekę praca. Jaki ogólny przekaz i zapis jest w tej kartotece dotyczący pracy? Na pewno nie będę zarabiał dużo. Za taką pracę na pewno nikt mi dużo nie zapłaci. Muszę pracować ciężko. Nie jestem wystarczająco dobry. To, co robię, jest nie w 100%. Muszę pracować jeszcze ciężej, jeszcze więcej. Po co się staram, jak i tak z tego nic nie wyjdzie? Żeby dostać awans, na przykład podwyżkę. Wszystkie pieniądze, które mam, które dostaję, i tak się rozpłyną. Co I tak do niczego się nie, i tak niczego się nie dorobię. Co sobie myślisz o tym? To jakby był obraz mojego życia. Zgadzasz się na to? To odłóż tę kartotekę. Zrobiłeś No. to? Obejrzyj teraz kartotekę dotyczącą ludzi. Wszelkich relacji. Co widzisz? Co jest tam zapisane? Są jakby dwie połówki tej kartoteki. Jest jakby zbiór ludzi, których spotykam, z którymi mam nieporozumienia albo jakieś złe doświadczenia mnie spotykają z tymi ludźmi. Ktoś mnie wykorzysta, ktoś mnie obrazi, ktoś źle o mnie mówi. I są bliscy, z którymi też nie zawsze się dobrze rozumiem. Chciałbym, niby jest dobrze, ale zawsze przydarza się coś, co powoduje, że zdarzają się kłótnie.
Czasami bez powodu. Czy to coś mówi o tobie i o twoim Też to życiu? znam. Też to znasz. Powiedz, czy ty jesteś autorem tych zapisów w teczkach? To nie jest moje pismo. To nie jest mój wytwór. Jasne. To jest jakby wyryte pazurem albo jakimś niebieskim atramentem, ale pazurem. Popatrz na Jakby tego. pazur to wyrył, a zalany zostało atramentem. Popatrz na tego gada, zobacz, czy to jest ten pazur. Czy to te pazury, to Jest zapisane. jego pazur. Jest jego pazur. To teraz zbadaj ten atrament. Czym jest ten atrament? Co oznacza i jak to działa, że może projektować twoje życie? Naznaczać twoje życie takimi doświadczeniami. Ten tłuszcz, atrament jest taki jasno-błękitny, zimny, taki bezwzględny. Co tam, co w nim wyczuwasz? Wyrafinowanie to jest ktoś. Czuć czyjeś wyrafinowanie i bezwzględność, jakby. Szedł bez oporu ten ktoś, wylewając ten atrament w te zapisy. Wyczuwasz w tym tego gada? Nie, to nie jest jego energia. To nie jest. Jeżeli można to nazwać energią w ogóle. Dobrze, to zawołaj tego, który w sposób bezwzględny i wyrafinowany zaprojektował twoje życie. Ma przyjść. I od razu sprawdź, czy to on. Tak, to jest on. Kto to On jest? wygląda jak ten tusz, jak ten atrament. Też jest niebieski. To jest jego. Jest niebieski. On jest niebieski, on jest podobny do człowieka. Jest jakaś humanoidalna istota. Popatrz, jakie ma oczy, jakie ma palce. Obejrzyj go sobie dokładnie. Bo zdaje się, że on sobie wybrał rolę kreatora twojego życia. Widzę go, jest taki pusty. Ma bardzo pusty wzrok. Bez emocji. Zimny. Zapytaj go, jak ma na imię. Melchiusz. Melchiusz. Zapytaj go, jak długo jest z tobą. Mówi, że i tak mu nie uwierzę. Niech spróbuje. Jeżeli będziesz się Mówisz kierował od tym, tysiącleci. od tysiącleci, a ile razy rodziłeś się w tym czasie jako człowiek fizyczny na Ziemi? Nie jestem w stanie policzyć zer. To Niech ci. wychodzi, że około miliona. To zapytaj go, niech ci powie konkretnie, które to jest twoje fizyczne życie, w którym ci towarzyszy. Mówi, że inkarnowałam już ponad 500 tysięcy razy. Czy pół miliona? Zapytaj go, czy zapisy w tych teczkach powstały najpierw, czy były tworzone w trakcie tych żyć? Niektóre powstały już od razu, zanim się narodziłem. To je wyciągnij i odłóż na bok. Właśnie te pierwotne, te pierwsze. Jest praca, miłość, zdrowie. Dobrze, odłóż je na razie. Mhm. A reszta? Przejrzyj resztę. Reszta powstawała na skutek wydarzeń. Jeżeli coś niespodziewanego się wydarzyło, on dopisywał coś do tego. To popatrzmy to na przykładzie. Będziemy sprawdzać te księgi, a ty przywołaj obraz tych wydarzeń z twoich żyć. Popatrzmy na wątek,
czyli na tę księgę dotyczącą miłości tym razem. Dobrze? Tę pierwotną, tę pierwszą. Odczytaj zapis. Zobacz, jak wyglądało to twoje pierwsze doświadczenie fizyczne, jak wyglądała ta miłość. To jest pierwsze zadanie dla ciebie. Ja tu widzę nadzieję w związku, ale pojawia się zdrada. To niekoniecznie musi być zdrada fizyczna, ale jest napisane zdrada i to mnie spotyka. To cię spotyka. Bo byłem szczęśliwy, na ten moment byłem szczęśliwy. To zapytaj teraz Melchiusza, jaki cel miał ten zapis, bo to rozumiem, że jego zapis. Taki. Ból. Jakby stratę, bardzo duże rozczarowanie i strach przed kolejną miłością. Obejrzyj teraz, jakie doświadczenia w związku z miłością przechodziłeś przez te 500 000 różnych żyć, aż do dzisiejszego swojego życia jako Andrzej. Związki były burzliwe. Nie we wszystkich życiach, tak intensywne, ale niektóre były bardzo burzliwe. Niektóre kończyły się śmiercią. Niektóre kończyły się rozstaniem, ale bardzo często były nieszczęśliwe. Czy człowiek fizyczny, taki jak ty, nawet gdyby się bardzo starał, miał postanowienia różnego rodzaju, dobierał sobie partnerkę czy partnera z największą precyzją i dokładnością. Czy miał szansę doświadczyć miłości w jej znaczeniu, a nie bólu, zdrady, rozczarowania, tylko miłości? Nie, od miłości jakbym był odcięty. To co tak naprawdę oznacza ta księga? Księga miłości, tak ją nazwę. Bo ja tam nie widzę nawet niczego, co by przypominało w jakikolwiek sposób miłość. Ta teczka jest jakby zaprogramowana na związek, co ma się wydarzyć w związku, kiedy będę z kimś w związku. To jest po prostu jakiś program. No to nie ma dobrze. nic wspólnego z miłością. Pozwolisz mi porozmawiać przez chwilę z Melchiuszem. Mam do niego dosłownie jedno pytanie na ten moment. Zostaw mnie z nim. Cześć, Melchiuszu. Cześć. Witaj. Mam do ciebie pytanie. Pytanie o miłość. Czym jest miłość? Zależy w jakim wykonaniu. Nie w wykonaniu. Czym jest miłość? Znaleźliśmy taką teczkę dotyczącą miłości. To powiedz mi o tej miłości, jak ty ją rozumiesz? Nie odpowiadasz, bo nie wiesz? Bo nie rozumiesz? Nie, nie rozumiem miłości. To dlaczego? Używasz nawet tego słowa. Dlatego chciałem zaprogramować go na jej brak. Rozumiem. To zostaw mnie z Andrzejem. Andrzeju? Bo to jest definicja. Zostaw mnie z Andrzejem. Trzeba było to jakoś zdefiniować. Zostaw mnie z Wszystko Andrzejem. Trzeba definiować dla was. Zostaw mnie z Andrzejem. Andrzeju? Andrzeju? Andrzeju, słyszysz mnie? Jestem. Jesteś. Słyszałeś, co mówił? On nie rozumie miłości. Tak. Dlatego w twoim życiu nie programował miłości. Ale miłość nie jest czymś, co można zaprogramować. Ona po prostu jest. Sprawdź, czy masz miłość w sobie, czy jesteś miłością. Czuję ją. Gdzie ją czujesz? Czuję ją jak tak lekko, tak ociupinka. Gdzie jest twoja miłość?
Jest tak lekko ciepła. Koło mojego serca, jakby w moim sercu. To pozwól jej teraz wybrzmieć. Tylko tyle, nic więcej. Jak czujesz? Halo? Jak się czujesz? Andrzeju? Przerywało mi, przepraszam. Ja tylko usłyszałem, jak mam znaleźć miłość, więc już nic nie słyszałem. Jak się czujesz, kiedy twoja miłość, kiedy skoncentrowałeś się na swojej miłości, na miłości, która jest w tobie, którą jesteś? Dziwne uczucie. Czuć to w sobie. Dziwne, ale przyjemne dosyć. Dobrze. Takie inne. Bardziej ci się podoba twoja wersja, czy wersja Melchiusza? Jego wersję znam, tej nie pamiętam za bardzo. Ale która bardziej ci się podoba? Z którą wolałbyś zostać? Elu, rozłącz się. Elu, Ta moja. ta twoja. Elu, rozłącz się. Elu. Jak się czujesz? Tak. Elu. Elu. Bardzo dobrze, ale strasznie przerywa internet. Zauważyłam. Bardzo przerywa. Elu, czy możesz coś zrobić z internetem u siebie? Otwórz Z oczy. ogromnym opóźnieniem Ciebie słyszę. Elu, czy możesz coś zrobić z internetem? Wróć do ostatniej sceny. Jesteś? Jestem, widzę Andrzeja. Dobrze. Powiedz, jak on wygląda, jaka jest jego energetyczna reakcja na te odkrycia. On jest bardzo ciemny, on jest bardzo skurczony. Jego ciało energetyczne jest takie bardzo zgarbione i on przypominał w ogóle posturą jakby tego gada. Teraz jakby zrobił się taki w jednym punkcie, taki troszeczkę jaśniejszy, ale dalej jest szary i jest przygarbiony. Dobrze, ten jeden punkt to jest ta odkryta miłość? To jest, Czy tak coś można to innego? nazwać. Tam jest jego świadoma cząstka Jasne. No dobrze. też. Chciałabym jeszcze obejrzeć tę teczkę, tę pierwotną teczkę dotyczącą zdrowia. Czy Oj, to możesz? jest bardzo jakby gruba kartoteka. Gruba kartoteka. Ta pierwotna jest grubą kartoteką? Tak. Przejrzyj ją Elu. Oczywiście w towarzystwie Andrzeja i zobaczcie. Po pierwsze, dlaczego ona jest tak gruba? I po drugie, jakie tam są zapisy? Tam w tej pierwotnej teczce to są wszystkie jego jakby zapisane choroby od pierwszego wcielenia już. Jakieś nie tylko choroby, ale i dolegliwości, programy. Mamy tutaj na to wcielenie, znaleźliśmy oddzielny rozdział. Ja tu widzę ogromne problemy z nogami, które się uaktywniają powoli. To jest bardzo obszerny zapis. Jest głowa, jest klatka piersiowa, jest mnóstwo takich problemów, na przykład skórnych, z dziąsłami, z uszami, z nosem. Jest jeszcze, ale to jest jeszcze jakby nie aktywowane, bo te strony nie są jeszcze jakby w pełni kolorowe, powiedziałabym. To jest już na przyszłość, na dalsze wcielenie, ale niby jest jakby zakazany rozdział na kolejne wcielenia. No to co? Jakby jest jeszcze ten rozdział zamknięty. Okej. Zakazany Jest rozdział. szkic już. Już jest szkic. No dobrze. A sprawdź, czy jest jakiś zapis dotyczący oczu. Jest.
Co jest zapisane w oczach? Bo nos jest połączony z oczami. Mi się pojawia słowo jaskra. Ok. Fizycznie Andrzej ma problem z zaćmą. Jedno oko Zaćma, jaskra. No okay. Jest po operacji, drugie oko jest, nie widzi. Widać. Andrzej podczas swoich wizualizacji widział coś w rodzaju siatki na oczach, szachownicy, coś takiego. To jest jakby pajęczyna taka. Co to jest, ta pajęczyna? To jest implant, to jest implant. On ma implanty. On ma, jest od góry do dołu prawie, że niemalże cały zaimplantowany. No dobrze. Może ulżymy Andrzejowi w tym momencie. Pokaż mu, jak to zrobić. Niech te implanty teraz wyłączy. Unieruchomi je. Zrobił to. Czekaj, jeszcze nie wszystkie. On jakby koncentruje się na każdym z, po kolei. Nie, wszystko w całości. To wszystko gra od początku, od pierwszej księgi, od pierwszych zapisów do poprzez wszystkie implanty i programy, wszystko to jest całość. Widać, że jest to plan. No. Wszystko? Tak. Lepiej się czuje? Może tak. Troszeczkę lepiej. Dobrze. Zostawisz mnie jeszcze raz z Melchiuszem. Tak. Cześć, Melchiuszu. Teraz dam ci się troszeczkę więcej wypowiedzieć, bo chciałabym się dowiedzieć od ciebie, o czym jest ta zakazana księga. To są jego przyszłe wcielenia. Ile ich zaplanowałeś dla Andrzeja? Nieskończoność najlepiej. Najlepiej. Myślisz, że ci się to uda? Na początek wymyślałem jeszcze 5. Myślisz, że ci się to uda? Zrealizować ten plan? Myślę, że tak. Co na to wskazuje? Jego charakter. Co konkretnie w charakterze Andrzeja? Jest słaby. Aha. Co jeszcze? Niezdecydowany i łatwowierny. A w co wierzy? We wszystko, co mu się powie. A co najczęściej mu mówiłeś i chciałeś, żeby wierzył? Że jest głupi, nic nie warty, że nie potrafi i sam do niczego nie dojdzie. A to prawda jest? Każdy ma taką prawdę, w którą wierzy. To jest jasne. To taka filozofia totalitarna. Kłamstwo powtarzane wielokrotnie staje się prawdą. Rozumiem, że ty tutaj uświęcasz taką prawdę. Ale powiedz, czy to jest taka prawda, prawda, to, że Andrzej jest głupi i nic nie wart. Czy ty w to wierzysz? Tak. Ty w to wierzysz. Okej. Okay. I co na to wskazuje, że jest głupi i nic nie warte? Wszystko. Spójrz na jego życie. Ale ja patrzę nie na jego życie, tylko patrzę na jego świadomość. I ona mi się bardzo podoba. Jest bardzo jasna i bardzo piękna. Ale mała. To tylko kwestia chwili. Kto wie, może i nie. Może i nie. Ale o tym zadecyduje Andrzej. Zostaw mnie teraz z Elu. Elu, rozłącz się. Wkurzyłaś go. Dlaczego? Przecież rozmawialiśmy o miłości. Złości się. Zostawisz mnie teraz z Andrzejem jeszcze raz? Andrzeju? Jestem. Jesteś głupi? On tak mówił. On tak mówił, a ja chcę dowiedzieć się, co ty myślisz i co ty czujesz. Tak mi się wydaje. Jesteś nic nie wart? Takie myśli też mam w głowie. Czy jesteś słaby?
jest zdecydowany i łatwowierny. Łatwowierny jestem na pewno. A słaby? Czasami. I niezdecydowany. Też. W pracy również. I w technicznych sprawach również. Czasami. Czasami. Okej. Zobacz, ile z tych rzeczy, które właśnie wymieniłam, można odnaleźć w Twoich kartotekach. W tych zapisach, tych pierwotnych. Te, które zaczęły. Wszystkie. Wszystkie. To jaki masz wniosek z tego? Skoro te zapisy są w kartotekach, to znaczy, że kto je tam zamieścił? On. Te kartoteki, te księgi powstały zanim kiedykolwiek przyszedłeś na świat jako fizyczny człowiek. Zgadza się? To znaczy, że zanim przyszedłeś pierwszy raz jako fizyczny człowiek tutaj na Ziemię, to mogło być inaczej. Twoja prawda mogła być inna. Jest taka możliwość? Teoretycznie istnieje taka możliwość. Bo te zapisy przyjąłeś, przychodząc tutaj na Ziemię do swojego pierwszego fizycznego ciała. Tak? Tak. Chcesz zobaczyć, co było wcześniej, jak wyglądałeś wcześniej? I czy bez tych zapisów? Bez tych zapisów, zanim przyjąłeś kiedykolwiek te zapisy, czy byłeś głupi, nic nie wart, słaby, niezdecydowany i łatwowierny? Pójdziemy tam? No, no pójdziemy. dobrze. To uwaga, ja liczę do trzech i na trzy odnajdziesz ten moment. Zanim pierwszy raz zejdziesz na ziemię jako człowiek fizyczny. Raz, dwa i trzy. Andrzeju. Ale jestem jasny. Jak siebie jeszcze widzisz? Jestem olbrzymi. Jestem, jakby to powiedzieć. Nawet nie mam słów do wyrażenia tego, jaki ja jestem tam. Czy jesteś głupi? Nie. A jaki jesteś? Jak powiem, że wszechwiedzący, to może nie chodzi o to, że wszechwiedzący, że przemądrzały, ale czuję w wiedzący. sobie wiedzę, jak ogromną wiedzę o wszystkim. O wszystkim. Dobrze. Czy w związku z tym uważasz, że jesteś nic nie wart? W sumie nie ma takiej rzeczy, która była bardziej, nie wiem, bardziej wartościowa. cenna od siebie, tak. Czy można Ja powiedzieć? dla siebie w tym momencie jestem bezcenny. Bezcenny. Powiedz mi coś o swojej sile. Mam taką siłę, że gdybym się naprawdę skupił, rozwaliłbym wszystko dookoła, gdybym tylko chciał. A czy jest coś wokół ciebie do rozwalenia? Jest. Rozejrzyj się. Co widzisz? Widzę jakąś planetę i w dali widzę coś, jakiś obiekt. Ponieważ jesteś wszechwiedzący, jak powiedziałeś, masz wiedzę, wszystko wiesz, to teraz użyj. Zajrzyj. Dowiedz się, co widzisz. Ta planeta jest dziwna. Ona jakby patrzy w moim kierunku. Okej. Jakby mnie obserwowała, jakby śledziła mnie. W sumie ja się nie poruszam. Ja jestem w swoim własnym rytmie. Ale ona jest, jakby krąży w jakiejś odległości ode mnie. Zapytaj się, czego chce i dlaczego się gapi na ciebie ta planeta. Jej zapytaj, a za chwilę to skonfrontujesz z tym, co wiesz. Ona mówi, że jestem ciekawy. Wart,
wart patrzenia na mnie. Jestem piękny, mówi. Mówi o tobie, że jesteś piękny, wart tego, żeby na ciebie patrzeć i bardzo interesujący jesteś w tym sensie, tak? Dobrze. A to coś, co jeszcze widzisz oprócz tego? To jest jakby na sznurku, ta planeta do tego. Może nie na takim widzialnym sznurku, ale ja czuję taką nić łączącą z tym. Jakby przekaźnik, jakby przekaz jakby telepatyczny szedł, czy komunikacyjny. Chcesz posłuchać tego przekazu? Mhm. To nagłośnij go i powtórz, co płynie tamtędy. To jest jakiś kod. Oni nadają cyfry. To jest jakiś ciąg cyfr. To jest przedkładane na jakby wibracje, które ja odczytuję. To nie jest język ludzki. To są wibracje, które mówią do mnie. Aha, rozkoduj to teraz. Przetłumacz, odkoduj. Ja. Jakby zbliżenie, zaufanie. Niechęć do ucieczki, ale w tym sensie, że jakby pozwolić się zbliżyć. No dobrze. No i co się dzieje? Chcesz zobaczyć, co było dalej? Jak doszło do tego, że ty podjąłeś decyzję o tym, żeby wejść w ciało fizycznego człowieka, urodzić się na Ziemi, a następnie przeżyć 500 000 żyć i mieć perspektywy na nieskończoną ilość kolejnych. Ale na razie to jest wiedza zakazana. Ta planeta jakby cały czas do mnie gadała. Jakby wchodziła ze mną w dialog. Gada do mnie o różnych różnych innych planetach w okolicy. To z jednej strony to było dla mnie dziwne, jak planeta może mieć taką wiedzę, skoro ona jest w jednym miejscu. Skąd ona to wie? A ty skąd to wiesz? Andrzeju, skąd ty to wszystko wiesz? Zaglądasz w siebie i mówisz, masz całą wiedzę w środku. To jak to jest, że można wszystko wiedzieć, nie rozglądając się nigdzie dookoła i nie podróżując nigdzie? Jak to jest? Ale ona nie ma tego czegoś, co ja mam. Ta planeta jest twarda, ona jest skałą. Ona nie ma tej wiedzy w sobie. To skąd ona to wszystko wie? To jest jej podawane z tego statku. To jest podawane ze statku. To dlaczego tego słuchasz? Skoro ty sam wiesz. To jest bardzo. Te wibracje są takie bardzo hipnotyzujące, takie bardzo. Nie wiem, jak to nazwać. Drażniące, ale bardzo takie jakby przechwytujące. Nie wiem, jak mam to nazwać inaczej. No dobrze. Bardzo dziwne. Czyli Melchiusz miał w jednym miejscu rację. Nie miał racji, mówiąc, że jesteś głupi, nic nie wart i jesteś słaby. Tutaj kłamał. Miał rację w jednym punkcie. Jesteś łatwowierny. Tak czy nie? Tak. I ta łatwowierność doprowadzi cię do tego, że przyjmiesz wszystkie jego propozycje. Ale przyszedłeś wykonać dla siebie pracę, zawołałeś mnie. Ja rozumiem, że chcesz odnaleźć przyczynę wszystkich twoich problemów, wszystkich, i zmienić to, co powoduje te problemy. Czy wiesz, na czym polega twoja łatwowierność? Na słuchaniu tego, co mówią inni, co mówi on. A jak, co możesz zrobić dla siebie, żeby to zmienić? Przestać tego słuchać. No dobrze, to ja policzę do trzech. Ty przestajesz tego słuchać i zobaczymy, co się wydarzy. Gotowy jesteś? Uwaga. Raz, dwa,
i trzy. Przestajesz słuchać. Co się wydarzyło? Wiruję w ciszy. W swojej ciszy, w swoim spokoju. Dobrze. Ta planeta jest daleko, bardzo, oddaliła się bardzo. Okej. Okay. Ten Jest statek. mało widoczna. Ten statek, który Jest przekaże. jeszcze dalej, jest jeszcze dalej, już go nie widzę. Dobrze. Zawołaj Melchiusza. Może do ciebie przyjść? Nie, nie bardzo. Nie może się zbliżyć. Dlaczego nie może się zbliżyć? Bo jestem zbyt jasny. Czy możesz zawołać tego gada, który cię zasiedlał? Też się nie może zbliżyć. Dlaczego? Bo go parzy. Dobrze. Widzę, że topi mu się skóra. Dobrze. Zobacz, gdzie są te zakazane księgi opisujące twoje życia w nieskończoność. Nie ma ich. One jakby spłonęły. Zobacz te księgi, które już dla ciebie przygotowano. Całą tę linię czasową w przód. Zapisy się cofają, jakby na moment, kiedy ja zatapiam się w swojej ciszy i spokoju, jakby zapisy przestają być po prostu. One blakną i jakby się wyrównują, nie ma tych wyrytych programów. Andrzeju, masz obecnie fizyczne ciało na Ziemi, które wibruje pewnymi częstotliwościami, któremu doskwierają różnego rodzaju dolegliwości. Twoja subtelna wibracja, twoje subtelne zrozumienie jest nieco inne niż to, czego doświadcza obecnie twoje fizyczne ciało. Co możesz dla siebie zrobić, żeby to się zharmonizować w całości? Najpierw wejść w to ciało i jakby rozprzestrzenić się w nim, żeby je doenergetyzować, bo jest bardzo słabe. Czy już wiesz, jak ma wyglądać twoje życie fizyczne? Na pewno bez bólu. Dobrze. Tak zharmonizować ciało, aby zminimalizować ból i cierpienie. Pozbyć się dotychczasowych problemów fizycznych. Czego jeszcze byś chciał dla siebie? Szczęście po prostu, szczęście. Czym Spokój. Jest dla ciebie szczęście i spokój? To jest coś nieopisywalnego. To jest taka radość, wewnętrzna radość, taka, ale taka czysta radość. Ze wszystkiego, takiego lekkiego. To jest taka lekkość w działaniu, w myśleniu, w mówieniu. Dobrze. W doświadczaniu. Bardzo, bardzo dobrze. To co? Na swoich warunkach? Idziesz do ciała fizycznego? To zrób to. Najlepiej, jak potrafisz. Z największą czułością, troskliwością dla siebie, tak, żeby tobie było dobrze. Uwaga i już. Andrzeju, jesteś? Tak, wszedłem przez serce. Może zakołatało troszeczkę. Dobrze. Powiedz, czy twoje serce jest nieśmiałe teraz? Nie, teraz już jest takie bardzo żywe, bardzo mocne, takie silne. To zobacz od razu, jak twoje relacje będą wyglądały. Wszelkie. Przyjacielskie, rodzinne, partnerskie. Bardzo otwarte. Takie, ale nie naiwne. Co z łatwowiernością? Już się nie pojawi tak szybko. Nie, nie tak szybko. Nie pojawi się. Wiesz, komu wierzyć teraz? Tak, serce zawsze wie. Serce zawsze wie. Serce to ja. Dobrze. Obejrzyj swoją głowę.
czy coś w niej szumi. Muszę ją wypełnić. Zrób. Tam są luki po tych wszystkich implantach. Widzę podziurawione i wyżarte przez te mazie, przez te pazury. Wszystko wypełniasz. Zadbaj o oczy przy okazji, nos, szczękę, wszystko to, o czym mówiłeś, że było nie tak. Wypełniam oczy. To energetyzujesz też całe ciało. Zadbaj o nogi, biodra, kolana, łydki. Powiedz, jakie myśli teraz tworzysz? Jakie tworzy myśli twoje fizyczne ciało? Wszystko jest dobrze. Takie myślisz? Jest spokój. Dobrze. Dam radę. Czy myśli są czarne? Nie, one są bardzo świetliste, one są bardzo jasne. Dobrze. Jest radość? W sercu. Jest w brzuchu. Miłość i w brzuchu. Jest miłość? Jest. Zadowolenie? Siła? Jest. A ile jesteś wart? Wszystko. To mogę cię kupić? Nie. Dlaczego? Nie dam się już kupić. Okej, okay, to zostaw mnie z Elu. Elu, rozłącz się. Jestem. Jak widzisz Andrzeja? Cieplutki bardzo, taki mięciutki, świeży, bardzo świeży, taki wyprostowany. Widzę nawet, że jak przez te jego energetyka taka aż taka lekka, aż przez jego ciało fizyczne wręcz takie prześwity są światła. Aż świeci Zaczyna cały. błyszczeć, zaczyna błyszczeć pomalutku. To zapytaj go jeszcze, czy cały czas będzie samotność kultywował. Samotność to jest stan umysłu. On teraz do mnie mówi. Zależy kto, jak na to patrzy. Można być samotnym, on mówi teraz do mnie, można być samotnym w towarzystwie, jak też samemu, ale można czuć się pełnym samemu, tak samo jak z kimś. To jest tylko i wyłącznie stan umysłu. To jaki jest stan umysłu Andrzeja teraz? On nie czuje się samotny, on się czuje pełny. Bardzo dobrze. Czyli i z towarzystwem, i bez towarzystwa będzie się czuł bardzo dobrze. Dobrze ze sobą. Zapytaj go, czym była ta zmora, kiedy był małym chłopcem. Tak, zmora my to nazwaliśmy, bo to w różnych regionach w Polsce często się mówi, że takie przyduszanie, taki paraliż senny, to że zmora przyszła. To był ten gad, który go zasiedlał. On się nad nim znęcał okropnie. Okej. Okay. No dobra, ale już teraz nawet się nie może zbliżyć, zdaje się. Nie, nie, nie. Więc ten lęk w klatce piersiowej i odrętwienie nie ma miejsca? Czy ma nie. miejsce? Nie, nie, nie. Czyściutko. Czy chciałby powiedzieć jeszcze, dlaczego urodził się jako wcześniak, taki słabiuteńki? To też był program na jego wcielenie, na jego życie. Okej, okay, czyli to wszystko on po prostu te księgi, tak miał to tak wszystko, miało tak, być. On miał przeżywać. Od początku, od pierwszego dnia, od poczęcia nawet. Andrzej mówił mi w trakcie spotkania, że kilka lat temu brał udział w pewnej medytacji i w trakcie tej medytacji usłyszał, że to możecie zdecydować, czy wziąć udział w tej medytacji, bo potem wasze życie się zmieni. Ale jednocześnie też miał bardzo trudną sytuację zawodową i potem jego życie się zmieniło na gorsze, tak dość nagle. I miał takie pytania, co było przyczyną tych trudnych zmian w życiu. Wiesz, to była jego naiwność wykorzystana. Taka, wiesz, to, że w jego głowie cały czas pojawiały się myśli, że jest niedostatecznie dobry, że ach, weź spróbuj, ach, spróbuję, na pewno się polepszy, bo teraz jest strasznie. Na pewno się polepszy. I to, wiesz, tak,
taki dwuznaczność. On wie, że jest do niczego, ale jest łatwowierny i bardzo naiwny, że jak pójdzie tam, to się wszystko odkręci. Tak jakby pstryknięciem palca. Ale to tylko o to chodziło. A teraz co myśli? On już nie potrzebuje żadnych medytacji grupowych czy z zewnątrz. On czuje siebie tutaj. On wie wszystko. Jak powiedział, jest wszechwiedzący. Wszechwiedzący. Ale w dobrym takim Nie chodzi znaczeniu. o zadzieranie nosa, bo jest Nie. wszechwiedzący dla siebie. O sobie wie wszystko. Dokładnie. Energii wystarczająco ma dużo. Ma nieograniczoną To jeszcze energię. zobaczcie, jak śpi. On się śmieje, pochrapuję, ale śpi spokojnie. Tak Czy lekko. śpi głęboko? Śni. W sensie Śpi. śpi głęboko. Czy wybudza Dlatego się? mogą pochrapywania się troszeczkę Okej, tak. okay, Bo w końcu będzie głęboka faza snu, a ciało po prostu musi tak odespać może. okej. Okay. No dobrze, dobrze, czyli wszystko wygląda na to, że wszystko w porządku. Na moje oko on naprawdę wygląda bardzo dobrze. To zapyta jeszcze Andrzeja, czy chciałby coś zrobić, czy chciałby coś powiedzieć sobie fizycznemu? Mówi, teraz nie będę się nudził. Tak powiedział. Nie Teraz nie będę będę się się nudził. nudził. Będzie rozrabiał. Ma jakiś plan, ma jakiś plan. Nadrobi wszystkie czasy. Tak. No Spanie dobrze. nadrobi i nadrobi jeszcze inne rzeczy. No ale on będzie już wiedział, co To niech będzie nadrabiał. popatrzy troszeczkę za zasłonę swojej przyszłości, bo to skoro on ją będzie teraz tworzył, bo żadnych zapisów cudzych nie ma, no to jak będzie On się wyglądało jego. uśmiecha tylko, on się tylko uśmiecha i tak patrzy na mnie i uśmiecha się, tak że on będzie miał wesoło, jeżeli sobie tylko na to pozwoli. No dobrze, bardzo dobrze. To niech jeszcze sobie coś powie ważnego na koniec, jeśli ma ochotę. Ma zaufać sobie. Ma zaufać sobie, nie pytać na zewnątrz. Będzie wiedział, jak to zrobić? Będzie wiedział, ma potrenować jeszcze. Dobrze. Fizyczny Andrzej poprosił o zaproszenie swoich bliskich, dwóch zmarłych osób i trzech żyjących. Chciałby to zrobić? Może zaprosić. No Jak będą dobrze. chcieli przyjść, to niech przyjdą. Po lewej zmarli, po prawej żyjący. On wie, kogo chciał zaprosić. Nie pozwala się zbliżyć zbytnio do siebie. Dlaczego? Już powiedział, że nie pozwala. Miał doświadczenia z pewną planetą i mu Okej. wystarczyło. Ale to nie są planety, to są Nie istoty. są planety, ale mimo wszystko nie trzyma ich bardzo na dystans, ale wyznaczył granice. Dobrze, chciałby coś powiedzieć, przekazać swoim bliskim. Zależy mu na tym, aby przekazać im informacje o tym, co on zrobił dla siebie. Dobrze, może im wszystkim pokazać, nawet wyświetlić ogromny ekran i pokazać, co zrobił, albo przekazać to w jakiejkolwiek innej formie. Zmarła kobieta bardzo patrzy na niego czule. Czy jeszcze ktoś inny, bo mówił fizycznie o dwóch mężczyznach, o tacie i o szwagrze. Zmarła kobieta przyszła. Okej. Jakby skoczkiem na głowie. Aha. Dobrze, i Bardzo. co z tą osobą? Ona potrzebowała tej informacji. On pozwolił jej wejść w sumie. Rozpoznaje ją. To jest chyba babcia. Okej. Ona potrzebowała informacji. Tak, on jej pozwolił. Jest najbardziej gotowa, żeby te informacje przyjąć. Tak. Dobrze. Okej. Czy ktoś jeszcze chciałby coś powiedzieć Andrzejowi z jego bliskich? Jakaś młoda kobieta. Nie wiem, kto to jest. Patrzy na nią, mówi, że bardzo ładnie wygląda. Mamę prosił o zaproszenie, mamy, ale duchem pewnie jest bardzo młoda. Młoda kobieta przyszła, no Młoda nie wiem już. kobieta. No dobrze, to. Już tak się przedstawiła Czy po Andrzej prostu. rozpoznaje tę młodą kobietę, która przyszła? Tak, oto jest jakaś osoba bliska mu. Jakaś bliska. No dobrze, okej. Okay.
Czy Andrzej chciałby jeszcze coś powiedzieć, albo ktoś do Andrzeja? Czy już Nie, wszyscy? już wszyscy wszystko wiedzą. To niech lecą. Każdy do siebie. Skorzystają na tyle, ile będą chcieli, będą gotowi. Zapytaj Andrzeja, czy on już jest gotowy na siebie, na tworzenie swojego życia, nie na żadne kartoteki, tylko siebie w pełni. Jest gotowy. Czy możemy zamknąć już tę sesję, tę pracę? Tak, możemy już sobie pójść. Świetnie. Elu, rozłącz się z Andrzejem. Ze wszystkimi, ze wszystkim. Całkowicie. I na jeden. Idziesz do siebie. Wypełniasz się, regenerujesz, harmonizujesz się całkowicie. Na każdym poziomie. Dbasz o siebie. Teraz na dwa. Zaczynasz budzić swoje fizyczne ciało. Czujesz, jak wzrasta mu energia, siła, radość, moc, ale też lekkość i chęci do powrotu. I taka już odświeżona, zregenerowana i chętna do powrotu, wracasz, możesz otworzyć oczy na trzy. Jest. Jak się czujesz, Elu? Ja bardzo dobrze, dziękuję Ci bardzo. Super. Andrzeju, zapraszamy Cię ponownie. Włącz mikrofon. No, włączyłem. Jak się czujesz? No dobrze się czuję. Tylko tak całkiem się spodziewałem czego innego. Całkiem wyszło co inne. Nie myślałem, że to tak będzie. My się z zasady już niczego nie spodziewamy, wiesz? Tak jest najlepiej. Nie, ja tak sobie no, nie wyobrażam, no. 500 jakichś tam tysięcy wcieleń, no to dla mnie to... Doświadczona dusza. Właśnie. No, z tą łatwowiernością, no, jak byłem młodszy, młody, to tak, to było, ale od jakiegoś czasu to ja praktycznie nikomu w nic nie wierzę. Tak się przestawiłem, że po prostu nawet jak tam jakieś te filmiki na YouTube oglądam tego, co tam gadają o tym, o tamtym, to ja to sobie muszę rozważyć, przeanalizować i zawsze mi wychodzi, że to są bajki. I bardzo dobrze. I wiesz, gdybyś tak we wszystko wierzył, to by cię tutaj dzisiaj nie było. I byś tej pracy nie zrobił tak szybciutko i No tak być może, sprawnie. no. Ja to tak się no, już zbierałem dość od dłuższego czasu na te sety, tylko tam pewne przeszkody były, no po prostu tak, że coś tam nie wypalało po prostu, no, w ten czy w inny sposób, bo ja te sesje już oglądam od 1,5 roku praktycznie. No to się przygotowałeś porządnie do tej pracy. Tak, no, że obejrzałem to tak jak mówiłem, z tych odcinków może 500, może 600, bo to i z Mileną, i z wami, i tam jeszcze z innymi takimi, no. I także, no, ja to czułem, że muszę, że coś ze mną jest nie tak. Jest szczerze, że coś jakby mną kierowało. W tej chwili, jak tu na początku sesji, jak ten gaz wyszedł, no to ja poczułem takie dreszcze w ciele w sobie w tym momencie. Także czułem. I tak jak tam mówił, że on wchodzi, ten mój, moja istota, że wchodził we mnie, to też poczułem to. To czułem to, tak, takie od razu, tak jakby mi się od razu takie lżej zrobiło po prostu. Świetnie. Takie wrażenie miałem, no, takie, i taki, no nie wiem, taki wygląd mi się wydaje, jakbym teraz w tej chwili taki po prostu był już spokojniejszy. A to dopiero początek. Taki lżejszy po prostu, jakby to określił. Czyli Tak miałeś też nie spokojnie. odczucia. Miałeś odczucia, to bardzo No dobrze. dalej. To znaczy, że jesteś wrażliwy. Ja miałem takie sny, bo tak jak on tam mówił, że jakbym się skupił, to mógłbym rozwalić wszystko. Ja takie sny miałem, że jak coś się wydarzało, coś mi się nie podobało, jakieś tego, to ja to rozwalałem w śnie wszystko.
Bardzo dobrze. Normalnie swoim tym umysłem burzyłem. Miałem takie sny, że w powietrzu latałem wszystko i coś mi się nie podobało, to wylatało. Czyli sam sobie się śniłeś. To jest to. Może to nie był sen, może to było wspomnienie. No właśnie. Być może, ja nie mówię, że, bo ja to takie sny zawsze miałem, kurde, no nieraz to takie straszne, dziwne, ale nieraz to takie, no, piękne, eleganckie, takie, jak się w chmurkach latało, w tym to było przyjemne. No to fantastycznie, to życzymy Ci, żebyś teraz tak i poczuł taką siłę w swoim tutaj fizycznym życiu, korzystał z niej, tworzył to swoje życie po swojemu, Ty będziesz najlepiej wiedział jak. No i mam nadzieję, że się do nas odezwiesz i opowiesz o zmianach, o wszystkim. Trzeba będzie się odezwać za jakiś czas, powiedzmy tam za parę tygodni, za miesiąc może. Co wyszło z tego i co się zmieniło, jak to się będzie dalej przedstawiać. Wiesz, samo to się nic nie zmieni, to ty zmieniasz. To ty Nie, ja wiem, zmieniasz. ja sobie Siłę zdaję z tego masz, sprawę. wszystko masz. A powiedz, No a to chciał... też tak powiem, że na przykład, że ja na przykład za coś się nie wziąłem, ja z tym problemów nie miałem, z różnymi rzeczami. No, na przykład budowałem budynki, na przykład ja edukację zakończyłem na podstawówce. Tak wyszło w życiu, powiedzmy. Ale na przykład ja budowałem takie budynki duże, ładne, piękne, wszystko. Ja nie miałem z nimi problemów, żeby zbudować. Inni mieli. Ja jeszcze dachowców musiałem pouczać, bo robili błędy. No widzisz, jakie doświadczenie z wielu żyć, jak się przydało. W latach 80. zajmowałem się fotografią, się zacząłem zajmować. To na przykład kolorowej fotografii, to jak tu w Lublinie, to tam było 2-3 zakłady porobili i poza tym wszystko czarno-białe. Ja robiłem kolorowe, wszystko po weselach chodziłem, też robiłem. No. Wszystko Wszyscy byli jasne. zadowoleni. Andrzeju, to za chwilę jeszcze porozmawiamy, tylko wyłączę nagrywanie. Zadam Ci ostatnie pytanie. Czy chciałbyś sesję opublikować, czy zostaje prywatna? Publikujemy. Dobrze, super. Buzię zasłaniamy. Niech Bardzo się zostanie cieszę. na Bardzo widok. się cieszę. Bardzo dziękujemy. Dziękuję Wam. Nie ma. Wyłączam Dziękuję. nagrywanie.